RDN Nowy Sącz. Nowy Sącz. Region jest nasz. Słowo za słowo. Poranny gość radia RDN Nowy Sącz. Dzień dobry Państwu. To w takim razie, skoro Piotr przywołał temat jako pierwszy do tablicy, to oczywiście najpierw przywitam gościa. Artur Puszko, dyrektor Sądeckiego Szpitala. Witam. Witam Panią, witam Państwa. Od razu wytłumaczmy, że 15 minut po godzinie 8, więc właściwie jesteśmy niemal o czasie, a pan dyrektor śpieszył się rzeczywiście bardzo od rana. Mówimy o wypadku, który dziś samego rana miał miejsce na 75 w okolicach Chocimia. No panu niestety udało się na ten wypadek wjechać. Trzeba było szukać objazdów, ale dało się. Tak do końca nie wjechałem, bo wcześniej mnie policja zawróciła i ładnym objazdem szybciutko udało mi się przejechać. I dlatego właśnie tak zwanym, kolokwialnie mówiąc, rzutem na taśmę w ciągu kilku sekund pojawiliśmy się na antenie i w związku z tym możemy słuchaczom opowiedzieć i słuchaczy zaprosić, bo to jest dla nas niezwykle istotne, na to, co będzie działo się w tę sobotę i w sobotę po świętach w Sądeckim Szpitalu. Tak, w pierwszą i poświąteczną faktycznie. To jest jakby ciąg dalszy naszych norweskich programów, tak zwanych środków nieinwestycyjnych, czyli promocja zdrowia, jeśli chodzi o onkologię, tak, ziemi sądeckiej. Tym razem będzie to badanie mammograficzne, badanie przeglądowe płuc, czyli zdjęcia płuc i oglądamy skórę pod kątem czerniaka. Nowością w tym jest to, że i mammograf, i rentgen są to urządzenia już stricte cyfrowe, czyli wysoka jakość zdjęć cyfrowych, czyli już nie mówimy o kliszy i ta super rozdzielczość powoduje, że możemy znaleźć więcej ewentualnie występujących patologii. Ale czy to znaczy, że od razu można weryfikować to, co się dzieje, czy jednak pacjent zaczeka na opis lekarza? Opis jest tu kluczowy, natomiast istotą jest to, co opisujemy, tak? Czy nie oglądamy zdjęcia na kliszy, tylko mamy super cyfrowe zdjęcie na świetnych monitorach, też o bardzo wysokiej rozdzielczości. Jest to najnowszy sprzęt, tak naprawdę 2 tygodnie temu uzyskaliśmy dopiero z decyzji sanepidu, a zamontowaliśmy miesiąc temu. Świetny sprzęt. Czyli przychodzimy, robimy sobie takie zdjęcie, czy też wykwalifikowany personel nam takie zdjęcie robi i czekamy na tak opis, jest. Jak zwykle. Czyli dzieje się jak zwykle, tylko że lekarz ma do dyspozycji znacznie lepszej jakości zdjęcie. Czyli personel do pacjent na tym skorzysta. Zdecydowanie tak. Tym bardziej, że pacjentki, mogę mówić o tych, które poddają się mammografii, wiedzą doskonale, że trzeba albo odczekać w kolejkach, albo zrobić ją prywatnie, a to wszystko oczywiście kosztuje. W tym momencie bez zapisów, prawda? Można wybrać się do Sądeckiego Szpitala, czy lepiej dopytywać i się w ogonku ustawić? Bez zapisów na pewno, natomiast też przy okazji się pojawi jeszcze wizyta lekarza, czyli jakby na wyjściu ktoś zostanie zbadany, a później zrobione zdjęcie i opisane. I co jest najważniejsze w naszej onkologii sądeckiej, że my dalej kierujemy pacjenta. Czy pacjent zostaje sam, proszę sobie iść gdzieś tam? Nie, nie. My pacjenta, że tak powiem, opiekujemy się pacjentem w dalszej jego drodze. Te dni otwarte od godziny 8 do 12, tam oczywiście tak będą jest. Lekarze też, tak? I zapraszam serdecznie wszystkich Państwa zainteresowanych. Jeszcze raz przypomnijmy, będzie można zrobić sobie mammografię. Zdjęcie przeglądowe płuc oraz obejrzy ktoś skórę pod kątem, czy mamy, czy też nie mamy czerniaka. Powiedziałabym, że lepiej jak zwykle w takim przypadku przeciwdziałać niż leczyć, a jak wiadomo, niestety pokutuje w nas przekonanie, że jak nie pójdę do lekarza, to przynajmniej będę zdrowa, bo nikt mi na siłę choroby nie wykryje. Jeszcze ciągle gdzieś to po drodze pod skórą mamy, co nie zmienia faktu, że choroba wcześniej wykryta, nawet onkologiczna, jest wyleczalna. A tu okazuje się właśnie, że te 60% wczesnego wykrycia i szybkiej, ładnej operacji powoduje, że jesteśmy całkowicie wyleczeni. Biorąc pod uwagę to, że w szpital specjalistyczny od kilku lat dysponuje już odpowiednim oddziałem onkologicznym, no Nowy Sącz już nie jest tak wykluczony, jak był przez długie lata. A poza tym pacjenci onkologiczni mają chyba specjalne fory, prawda? No bo też to jest specjalna choroba, więc tak jakby tutaj nie ma możliwości na długie kolejki oczekiwania, gdyż ta choroba rozwija się podstępnie, ale później jak już ją znajdziemy, to trzeba ją gonić, aż ją całkowicie wygonimy z tego organizmu. I tym sposobem rzeczywiście kroki kierujemy. Proszę Państwa, przypomnę, najbliższa sobota, czyli 8 kwietnia, a potem następna. Będziemy o tym na naszej antenie jeszcze przypominać. 22 kwietnia warto wybrać się do Sądeckiego Szpitala. To takie dni
otwarte. Otwarte drzwi na pacjentów. Tych, nie chodzi o tych, którzy są chorzy, tylko o tych, którzy chcą się przebadać. Czy aby chorzy nie są. Idąc tym tropem, panie dyrektorze, okazuje się, że zrobiono specjalne badania. Statystyki pokazują, że tak jak w tym roku grypa w Polsce dała się we znaki, to jeszcze nigdy wcześniej prawie 4 miliony osób zachorowało. Jak to wyglądało w Nowym Sączu, na Sądecczyźnie? Faktycznie było więcej zachorowań, natomiast grypa sama w sobie w istocie jest chorobą wirusową i nic nie niesie z sobą do momentu, kiedy się nie powikła. Powikłania grypy są najgorsze. Do śmierci włącznie, świetnie o tym wiemy, że przechodziły przez Europę, przez Polskę takie epidemie grypy, które pozostawiały ogromne żniwo śmierci. Hiszpanka. Na przykład. Natomiast dotyczy to oczywiście osób wszystkich, natomiast najbardziej dotyczy osób z zaburzeniem odporności, na przykład małych dzieci, na przykład osób chorych, których to układ odpornościowy jest w jakiś sposób upośledzony, bądź lekami zdeprecjonowany, na przykład w chemioterapii, prawda? Wtedy, kiedy podajemy leki, tak zwaną chemię. Układ odpornościowy? Leki, dokładnie. Oprócz komórek nowotworowych, te leki działają niestety na cały organizm i wtedy ten układ odpornościowy jest słabszy. Te osoby są bardziej podatne na infekcje, ale też przede wszystkim na powikłania. Jest pan zwolennikiem szczepień, czy nie? Zdecydowanie tak. I wiemy o tym, że szczepienia są dobrodziejstwem. Słyszymy o ruchach antyszczepionkowych, słyszymy o tym, że powstają nowe ogniska, na przykład na Ukrainie, gdzie wraca jakby choroba Hajnego Mediny. Przecież to dzięki temu, że no, od lat 50. szczepimy regularnie przeciwko Hajnemu. Ostatnia epidemia się pojawiła, jeśli to dobrze pamiętam, w 58 roku w Polsce, choroby Hajnego Mediny z powikłaniami całymi, bo do dziś widzimy osoby, które są lekko niepełnosprawne z tego powodu. Więc szczepimy. Natomiast jeśli chodzi o szczepienie przeciwko grypie, oczywiście ingerujemy w układ odpornościowy szczepiąc, natomiast grypa mutuje. Tych mutacji jest mnóstwo, co rok przychodzi inna. Niemniej poprzez szczepienia ćwiczymy ten układ odpornościowy i jakby on jest mocniejszy na ewentualną kolejną jakąś, nie wiem, kolejny szczep. I problem z grypą jest jeszcze taki, że żyjemy za szybko i nie pozwalamy sobie na to, żeby tę grypę doleczyć. I tu chyba sami sobie bijemy gwoździa do trumny. Tu jest faktycznie dużo racji w tym, co pani powiedziała, ponieważ grypa jest infekcją wirusową całego organizmu. To nie jest tylko tak zwane z boligardu. Może jest to objaw faktycznie taki, który postrzegamy. Natomiast ona, ta grypa, jakby ten wirus jest w całym organizmie. Czy w mięśniach, czy w kościach również. Zresztą dlatego te kości, ręce i głowa i włosy bolą przy grypie. Między innymi, ale też na przykład serce. Świetnie wiemy o tym, że są odporności krzyżowe nie tylko przy zakażeniach bakteryjnych, ale przy wirusach, gdzie po niedoleczonej czy przechodzonej, jak to pani powiedziała, grypie, za 2-3 miesiące człowiek nie może wejść po schodach, okazuje się, robi zdjęcie, ma wielkie serce, idzie na badanie echo i tak dalej, ma frakcję fatalną, okazuje się, że do przeszczepu na przykład, tak? Zdarzają się i takie przypadki. I jest to efekt niewyleczonej, niedoleczonej grypy. Czy też przechodzonej, nie lekceważmy grypy. Tym bardziej, proszę państwa, że oczywiście już są odpowiednie statystyki, już są podliczenia sezonu jesienno-zimowego, ale co tu dużo mówić za oknem, taka wiosna, która sprawia, że sporo osób znów narzeka na gardło i znowu kaszle. To taka pogoda. Panie dyrektorze, koniecznie chciałabym zapytać jeszcze o te magiczną troszkę sieć. Zastanawiamy się my pacjenci, co to w ogóle oznacza i czy szpital, który jest najbliżej nas w tej sieci się znajdzie i co to w ogóle dla nas będzie niosło? Sieć. Sądecki szpital w sieci będzie? Będzie. Czyli dostanie pieniądze na to, żeby nas leczyć. Tak jest. No. No, sieć brzmi co najmniej wieloznacznie, prawda? Możemy się bać, ale też i cieszyć. Tak, będziemy w sieci, tak nam się wydaje. Oczywiście kryteria, które zostały pokazane, spełniamy nawet więcej. W związku z czym już wiele razy o tym mówiliśmy, na 6 poziomów, które się pojawią, my znajdziemy się na 3. To powoduje, że nie będziemy musieli konkurować z innymi szpitalami o pieniądze. Szpitale w sieci, które będą w 1. czy 2. poziomie, część oddziałów będą miały zakontraktowane, czy też powiedzmy zostanie przydzielony im budżet przez wojewodę finansowy, a na pozostałą część oddziałów, na które nie będzie budżetu, będą musiały konkurować, czyli będą poddane konkursowi. My nie będziemy musieli się konkursować, my się dostaniemy większe pieniądze, ponieważ takie było założenie, że budżet wykonany w roku 2015, czyli nie kontraktowany, nie jakiś tam, tylko wykonany, czyli wszyscy pacjenci, którzy zostali przyjęci, podliczeni, takie pieniądze powinniśmy dostać w roku 2018. Przeciętny Kowalski ma z tym naprawdę problem. Tak jak nie interesuje go to,
komu podlega droga, którą jedzie, kto ma ją remontować, czy województwo, kraj, czy gmina, to tak samo jest z leczeniem. Tak on chce po prostu pójść do szpitala albo do przychodni i być odpowiednio, jeśli mogę tak kolokwialnie powiedzieć, obsłużonym. A pytanie brzmi, czy dana placówka ma na to pieniądze, czy nie? Potencjalnie go nie interesuje. Całkowita zgoda, dlatego tutaj jakby dla pacjentów dobra informacja, będą pieniądze, czy jakby nie powinno być zacięć w przyjmowaniu pacjentów. Tu zaraz się pojawia pytanie, a czy kolejki będą mniejsze? Miałam je na końcu języka. Myślę, że tak, ponieważ prosty przykład, ortopedia, czy też powiedzmy endoprotezoplastyka. Taka proteza kosztuje, niech będzie, powiedzmy o tym, że jest to 10 tysięcy złotych, kolejka jest, jeśli damy 10 razy więcej pieniędzy na protezy, to będzie 10 razy krótsza. Proste liczenie. To jest rzeczywiście dobra informacja. Jeszcze zapytam o remont. Jak się ma? Remont to jest też duże słowo, to jest cykl inwestycji. Dziś możemy właściwie popatrzeć, budowa. Że, no właśnie, szeroko pojęty remont. Szeroko pojęty, tak właśnie. Ja mówię o remoncie dlatego, że żeby dostać się na SOR, to trzeba przebiec gdzieś tam przez szpital i w tym momencie jakby sugerować się tym, że gdzieś tam coś może się dziać, a tu okazuje się, że duża budowa. Ale już niedługo, dziś mam prawie, że połowa kwietnia. Połowa czerwca planujemy zakończenie. Już roboty takie wyburzeniowe się skończyły właściwie tydzień temu, czyli cisza zapanowała. Kurz opadł, który jest bardzo wtedy nieprzyjemny. Wylewki schną, także powolutku zbliżamy się do momentu, kiedy będziemy wykańczać, kłaść wykładziny, malować. Połowa czerwca z wyposażeniem SOR rusza. Bardzo przepraszam za utrudnienia. Czy tam będzie coś więcej jeszcze? Na ile? Będzie więcej łóżek. To jakby też pacjentom poprawi komfort obsługi na SOR-ze, dlatego że było ich kilka, będzie kilkanaście, też łóżka wzmożonego nadzoru się pojawią. A czy to oznacza, że jak będzie więcej łóżek, to od razu będzie więcej lekarzy i jeśli będą kolejki, to będą krótsze? Naprawdę tak to oznacza, tak to też się wydarzy. Czyli mamy szansę na to, że w czerwcu, tak? Połowa czerwca? Połowa czerwca. No, plan jest taki, że koniec czerwca, ale myślimy, że nam się uda troszeczkę przyspieszyć. Tych kłopotów tam już nie będzie. Czyli właściwie szpital w sieci, jeśli chodzi o to, co dzieje się, no ja powiedziałam z remontem, ale z budową wszystko idzie dobrze, a na dodatek zapraszamy w sobotę najbliższą, 8 i potem 22 do Sądeckiego Szpitala, przypomnę, przy ulicy Młyńskiej na badania. Oczywiście mogą z nich skorzystać wszyscy, czy to wszyscy. Jest tylko na przykład dla mieszkańców powiatu nowosądeckiego? Nie są wybrane, oczywiście nie są wybrane grupy wiekowe, ale generalnie rzecz biorąc program, który jest w Forum, jest dedykowany dla osób mieszkających w mieście i powiecie nowosądeckim. Panie dyrektorze, to już tak na zakończenie, bo to będzie trwało od godziny 8 do 12, a jeśli okaże się, że zainteresowanie będzie tak duże, że kolejki się ustawią do godziny 13, 14 i 15, to? Nie ma problemu, jesteśmy otwarci. I to jest też dobra informacja na koniec. Artur Buszko, dyrektor Sądeckiego Szpitala, dziękuję za rozmowę. Dziękuję pięknie. Słowo za słowo. Poranny gość Radia RDN Nowy Sącz.